Hey guys, witam się z wami z pięknego domku. Jesteśmy pod Kościerzyną. No z takim widokiem to ja naprawdę mogłabym zaczynać pracę w każdy dzień. O, jeszcze i ta cisza, a tam w ogóle za drzewami widzę jeziorko. 10 na 10. No i właśnie przyjechaliśmy na ten domek troszkę tak normalnie pracować, bo mamy tutaj by the way super internet. I no, i możemy normalnie wszystko ogarniać, ale też przyjechaliśmy spędzić trochę czasu z moją siostrą, która zaraz wyjeżdża do Stanów na 4 miesiące. Tak jak w zeszłym roku korzysta z programu Work and Travel. I tak jakby zależy nam na tym, aby ze sobą trochę pobyć, sobie pogotować, pooglądać, pospać, poleżeć. W ogóle dużo słów na po. Po. Spokojnie, myszko, spokojnie. Oj, teraz. Ta dziura to jest w ogóle jedyna dziura, jaką można wykopać. Oj, teraz. Ja też chcę kopać tę dziurę, rozumiesz? Tutaj ja nie lubię kopać dziury, ale też chcę. Pokażę wam troszkę naszego ustawienia, więc tutaj mamy kuchnię, w której Michu by the way robi właśnie śniadanie. Tutaj stół pracowo-jadalniany, a tutaj mamy stację DJ-ską, ponieważ Esti wzięła swoją DJ-kę i nam gra. W okolicy Kościerzyny jest bardzo dużo jezior. No i dzisiaj wybraliśmy się nad jezioro Wygonin. Absolutnie przepiękne. Jaka plaża wielka. Dobra, oni próbują się wykąpać, chociaż woda jest podobno zimna, ale no, Michu jest człowiekiem labradorem, a Esti ma historię morsowania, więc może wejdą. Ja natomiast trzymam się strategicznie, takie zdrowe 12 metrów od linii wody, żeby w razie czego nawet jedna mała kropla tej wody na mnie nie spadła, gdyż ja jestem smardzeł. Ale chillek, kurczę, piękna pogoda, mega ciepło, grill pachnie, mamy dzisiaj kurczaka i będziemy zwijać tortilki, do tego kapusta, ogórek, feta. Chyba o sosiku zaczynamy, co? No sosik, serek, tam co woli. Serek, proszę. Kurczaki to są szczonki, ktoś co może sobie, nie wiem, porwać albo pociąć na ciarę mniejsze. I tu kapusta. Inaczej kaprosta dziewczyna. Poszła do męża tej Charity. Chodź, musimy się przespać, musimy zrobić na złość. Albo on tego nie chciał. Jak on mógł nie chcieć takiego chudne bóstwa wręcz. Thank you.
Operator. Nie ma to jak się od rana pouczyć tańców z TikToka. Ta piosenka mi teraz tak weszła, że normalnie oh. W każdym razie zabieram się właśnie za pielęgnację, która u mnie na wyjeździe jest bardzo, bardzo prosta. No i dzisiaj we współpracy z Base Clubem pokażę Wam, co używam. Tutaj nie będzie większych zaskoczeń, ponieważ ja pielęgnacyjnie wyznaję takie podejście, że polecam tylko to, co sama realnie używam, dlatego nie pokażę Wam żadnych nowości, nic innego niż to, co zwykle. Pierwszy produkt, który dzisiaj chcę Wam pokazać, to moja ukochana witamina C. Jest to jedyna witamina C, którą używam. Używam ją codziennie rano, od samego początku, jak tylko weszła do produkcji, czyli chyba jakieś 3 lata temu. No i kocham ją za niezwykle lekką, żelową formułę, dzięki czemu świetnie dogaduje się z moją tłustą skórą i polecam ją jako taki idealny do codziennego używania, łatwy do wprowadzenia, łagodny produkt z witaminą C, ponieważ tutaj mamy pochodną witaminę C etylowaną, która właśnie jest łagodna, taka rozświetlająca, ale też kojąca. Basic Lab ma w swojej ofercie różne witaminy C, więc na dole w opisie podrzucę Wam link do quizu, który możecie wypełnić, no i wtedy wyjdzie Wam, która najlepiej sprawdzi się do Waszych potrzeb. No i teraz przechodzimy do nałożenia SPF-a. Mój ulubiony krem z filtrem od Basic Lab to lekka emulsja ochronna. Tutaj również przeszłam niezliczone ilości opakowań. Jedna pompka starcza mi idealnie na całą twarz. Lekka emulsja ma bardzo wysoką ochronę przed UVA, dlatego właśnie jest moim ulubionym SPF-em na wakacje, na outdoor, bo nie dość, że pięknie zastyga, to jeszcze zarąbiście mocno chroni. Nie bieli, nie roluje się, pięknie się dokłada, nie piecze mnie w oczy. Tak wygląda sytuacja po zastygnięciu, 10 minut. Skóra ma taki ładny, zdrowy glow, ale w dotyku klei się 1 na 10, no i ten SPF, tak jak mówiłam, świetnie się trzyma w ciągu dnia, nawet właśnie w upały. No i mam Wam jeszcze do polecenia dwa zarąbiste produkty, bardzo uniwersalne. Pierwszy z nich to będzie serum z ceramidami. To jest niezwykle łagodzący, odbudowujący produkt. Zawsze jak mam problem z pogorszeniem stanu skóry, no to to jest mój pierwszy ratunek. No i drugi produkt to będzie jeden z moich ulubionych kremów na noc, czyli krem bogata konsystencja. Jest to najlżej i nawilżający produkt na noc w mojej kolekcji, który świetnie sprawdza się na przykład właśnie w gorące dni, w upały, jak nie mam ochoty się strasznie kleić. Myślę, że jest to super produkt dla skóry tłustej na noc. Tak więc grubo polecam, te 4 produkty sprawdzają mi się od lat. Ufam im na maksa i mam nadzieję, że też właśnie sprawdzą się u Was. Tutaj podrzucam mój kod zniżkowy. Jeśli macie ochotę coś złapać, to zapraszam do korzystania. Dzisiaj postanowiliśmy zrobić na obiad klasycznego grilla. Mamy kiszki ziemniaczane, kiełbasy i my teraz robimy sałatkę grecką z fetą, pomidorem, ogórkiem i będę się zabierać do tego za winegret. Bardzo. Puli? Yes, please. Thank you. Jak to się jeszcze raz nazywa? A to są kluski na parze. Jak chcesz, mogę ci myszką na przykład tą bułkę jeszcze wrzucić z drugiej strony, coś, ale... O! Jeszcze tutaj w lokalnym sklepie kupiliśmy taką babkę cytrynową, która sądząc po ciężarze będzie dosyć sucha. No i się teraz zabieramy za zjedzenie tego. Szczerze mówiąc, ja niekoniecznie mam siłę po takim wielkim grillu jeszcze jeść babkę, ale jesteśmy na Kaszubach. A na Kaszubach jest taka zasada, że w momencie, gdy bierzesz ostatni gryz słonego, to już na zamieniającym się na zakładkę talerzu wieża słodkie. Nie wiem, jak to jest w Waszych częściach Polski, ale u nas, jak jesteś już przejedzony i prawie w śpiączce, to jeszcze chowasz te swoje uczucia w głębi i dopychasz się deserem. O, tak jak bym chciała. Po takiej ilości... Nie powinnam się pakować na taką górkę piaskową w klapeczkach.
No ale przeżyłam, to najważniejsze. No i kurczę, kto by się spodziewał, że po takiej ilości jedzenia dopadnie mnie totalna śpiączka. No więc myślę, że jedynym racjonalnym wyborem po takiej serii nieracjonalnych wyborów będzie hamak. Ostatnio jednym z moich ulubionych zajęć, takich dla relaksu, jest słuchanie audiobooków. I obecnie słucham już czwartą książkę Remigiusza Mroza o Chyłce. Bardzo się wciągnęłam, jakby totalnie się tego nie spodziewałam, bo byłam przekonana, że te książki to będzie jakaś beka. Ale kurczę, już czwartą część lecę i naprawdę nie mogę się doczekać, co dalej. Dzień dobry. Jakie piękne kruszko. Pierwszy raz mieszkamy w domu z ogrodem z dwoma psami i dopiero teraz widzę, ile to powoduje piachu w chacie. Dotychczas przywykłam do potężnych ilości sierści, ale w tym momencie jestem trochę przerażona tą ilością piachu i myślę, że u nas w domu będzie podobnie, bo podejrzewam, że kokos będzie kopać dziury. Mango będzie się kłaść w tych dziurach. Chciałam mieć jasny dywan i teraz myślę, że to nie jest dobry pomysł. Chyba wezmę po prostu jakiś brązowy od razu. No coś ty, Masz takie uczucia? Wieczorna pielęgnacja. Mi dzisiaj ceramidy. Krem i do łóżka. Jeszcze trochę. Jak ja wstałam kremu, ale to będzie drugi, że idzie spać, a to będzie czwarty. Turururu, smooth operator. Smooth operator. To jest dopiero, kurczę, luksus. Sobie wyjść na gołej stópce w majtach od razu w coś takiego. No i ogromnym źródłem szczęścia jest też spotykanie się z rana z tą panią. Tak jest sny dzisiaj jakieś pojebane. Ja pierdzielę, po prostu budziłam się i to nie może być prawda. Wydaje mi się, że to było chyba teraz tak, że jakby jechaliśmy na ten domek i że jedziemy tam sami i że spędzić czas ze mną, a wy codziennie zapraszaliście nowych znajomych i ja w ogóle jakby nie byłam częścią tych spotkań. To w ogóle nie brzmi jak my, przecież my tu nie jesteśmy. Jakby codziennie byli jacyś inni znajomi, jakby wiesz, jakby nie, że jedna impreza, że wszyscy znajomi, to jest spoko, ale codziennie byli inni znajomi. Przepraszam cię stara, nie chciałam, żebym się tak poczuła. Nie rozmawiam aktualnie z tobą. Powodzenia. Normalnie pełna przejrzystość. Sztos. Thank you.
kija, ale nie zabieraj kija. No ale daj! Nie, nie zabieraj. Ale rzuć, ale nie zabieraj. Dzień dobry. Lody, lody, lody. We obydwoje kurczę w skarpetkach i w kapciach. To faktycznie. Wzięliśmy pizzkę i przyszliśmy zjeść z widokiem na jezioro przy zachodzie słońca. A w ogóle ciekawa sprawa, przed chwilą sobie patrzę, a Esti siedzi, grzebie w moim telefonie, a się okazuje, i w Michała też oczywiście, ale okazuje się, że mój telefon czasami rozpoznaje jej twarz jako moją. A my nie jesteśmy przecież aż tak podobne. Może to chodzi po prostu o kształt, w sensie sam obrys? Ciekawe jak Apple ID to sczytuje, nie wiem. Chodzi o charakter. A, charakter wyczuwa, że trochę spicy, a trochę lazy. Więc tak, bardzo bezpieczny sprzęt, płacisz parę kafli, a potem praktycznie pierwsza lepsza z brzegu siostra może ci się włamać. Polecam. Przeglądamy właśnie zdjęcia z wyjazdu. Mamy sporo fajnych, myślę. Pocałuj mnie. Ale tylko to zdjęcie. To jeden pocałunek nic nie zmieni. Esero, dla mnie to nie wszystko. Esero, nie mogę, ja mam żonę. Ja mam żonę, to zaraz zobaczę. A żona tymczasem, pocałuj ją, jeden pocałunek nic nie zmieni. Dobra, będzie Q&A. Stawiłam okienko na Insta, skoro mam tę dwójkę, prawda, dostępną. No, to lecimy z kilkoma pytaniami. Jak Michu i Esti reagowali kiedyś na twoje ciągłe palenie? Zioła, oczywiście. Ojej, ja raczej dużo więcej paliłem. Tyle. Więc... Nie patrzyłeś wcale z boku tak, oj, żono. Ja, moja reakcja była raczej... Tylko tyle? Przyniosł? Ja fantastycznie wspominam ten czas, to był jeden z piękniejszych chwil naszego życia. Mega mi się podobało, jeszcze wtedy mieszkaliśmy w jednym domu z rodzicami, ja mieszkałam dwa piętra wyżej. Schodziłam po prostu zawinięta w kocyk i Agata już była taka mocno w kanapie, wciśnięta i wtedy tylko trzeba było ją dogonić. Ja zazwyczaj opowiadam o tym, że kiedyś strasznie dużo jarałam. Ale nie mówię o tym, że oni jarali tak dużo ze mną, bo to są ich sprawy prywatne. Jeśli oni nie chcą tym gadać, no to wiecie, ja o tym nie mówię, ja mówię tylko o sobie. Dlatego ludzie potem się pytają, a jaka była reakcja? Esti, nie krępuje się przy was być? Chodzi o to, czy nie czuje się jak trzecie koło u wozu? Nie, no jest git, nie? Jakoś dajemy radę, rok tak, za rokiem. Radę. Jakby taki ciekawy fun fact, którego może nie wiecie, ale Esti nie mieszka z nami. To się tylko tak wydaje. Tylko tak ja wpadam wtedy tylko kiedy mam ochotę. Tak. Nie pytam ich, kiedy mają ochotę za bardzo. Chociaż tak. Też się zdarzy. Nie, no znam się już tak długo, że nam się dobrze żyje razem. No. To bardziej pytanie do Esti, ale jak Esti szuka chłopaków na randeczki, bo ja już nie wiem gdzie szukać. No to jest też mój problem. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem gdzie szukać. W pracy chujowo. Gdzie jeszcze można? Tinder? No, Tinder jakby ostatnio spróbowałam i było kiepsko, bardzo, bardzo kiepsko, czas stracony. Chociaż są ciekawe opowieści dzięki temu, ale no nic to nie wnosi do życia. Wydaje mi się, że mimo wszystko trzeba jakoś iść w te aplikacje randkowe. No i ostatnie pytanie, co najbardziej lubisz w Michu, a co w Esti? Myślę, że macie taką jedną wspólną obydwoje cechę ulubioną moją, czyli otwartość. To, że lubicie sobie pogawędzić o w zasadzie wszystkim i nie ma tutaj jakichś mocnych granic. Na przykład wczoraj z
spędziliśmy cały wieczór gadając o naszych ulubionych typach porno. I każdy opisywał ze szczegółami, co go jara, co go nie jara. Dzisiaj z kolei cały dzień gadaliśmy o jakichś fetyszach, o różnych doświadczeniach, cały spacer po prostu, wszyscy lecą. Które zacząłem ładnie nazywać przez przypadek skrzywieniem, co zostało wypchnięte. Michu nazwał moje fantazje mogę skrzywieniem, więc super. Przyszedł, jest to trochę toksik, warto wspomnieć. No dobrze, to było toksik, to było bardzo toksik, ale to był taki skrót myślony. Bo twoje fantazje nie są skrzywieniem, ale już moje to jest skrzywienie. No i tak to właśnie. W ten właśnie sposób z niczego robią się bardzo ciekawe tematy i... I dużo kłótni. Tak, dyskusji, kłótni. Poniżeń. Skreślania. Ale było miło. Było miło, zawsze jest miło. No, tak. Cieszę się, że już wyjeżdżam. My też. No co, pakujemy się. Bye! Ach, super. O, wow. Co na tym konarze? Są konarze, nie? Piękne. Yeah.